Wykonania uchwałem jest uchwała nr 140 łamane na 234 łamane na 18 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Sawidrzewcach. I tu o zabranie głosu proszę panią dyrektor. Burmistrz, przepraszam. Pan dyrektor, pani dyrektor? Czy pan sekretarz? Pani dyrektor, proszę bardzo, pani dyrektor. Witam Państwa serdecznie. Chciałbym tutaj Państwu przedstawić, że Szkoła Podstawowa w Sawidrzewcach będzie nosić imię Teamuty Siedzikowy Długi. Konkurs na kandydata nadania imienia szkole był dużo wcześniej ogłoszony. Był ogłoszony wśród mieszkańców Starych, Nowych i Małych Drzewiec na stronie internetowej, na Facebooku szkolnym, również wśród rodziców, jak i wśród młodzieży. I najwięcej głosów właśnie było na Teamutę Siedzikowy Długi. Młodzież bardzo polubiła tę postać, ponieważ to była nastoletnia dziewczyna, która zginęła w 1946 roku, walcząc o wolność naszej ojczyzny. Została rozstrzelana w więzieniu w Gdańsku. Kandydatka ta jest przykładem dla młodego pokolenia, która potrafiła dochować danego słowa. I tuż przed śmiercią wypowiedziała bardzo znamienne słowa. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Była wychowywana w rodzinie katolickiej, głęboko katolickiej i w głębokim patriotyzmie. Rodzice jej właśnie w walce o patriotyzm, o ojczyznę, o wolność ojczyzny zginęli oboje. Ona została sierotą i była wychowywana przez swoją babcię. W tej chwili w naszej szkole podejmowane są różnego rodzaju działania, które przybliżają właśnie postać tej patronki. I muszę Państwu powiedzieć, że nasi uczniowie bardzo polubili tą postać. W tej chwili są konkursy plastyczne i projekty robione na temat życiorysu Teamuty Siedzikowy Długi. Myślę, że właśnie ta nastoletnia dziewczyna, która zginęła za wolność ojczyzny, może być przykładem dla młodego pokolenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Opinię proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Oświaty, radną Barbarę Markowie. Proszę bardzo. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z obecnych na sali ma jeszcze pytania do tego projektu uchwały? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w zasadzie woli uściślenia, doprowadzenia pełnej informacji. Procedura nadania imienia szkoły jest taka, że w tym temacie się muszą wypowiedzieć wszystkie organy szkoły i takie opinie organu szkoły pani dyrektor załączyła, będą załącznikiem do podjętej przez Państwa za chwilę uchwały. To znaczy jest tutaj opinia zebrania rad oddziałowych szkoły podstawowych w Drzewcach, opinia samorządu, Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej. No i oczywiście w konsekwencji wniosek pani dyrektor do Państwa, czyli do Rady Miejskiej w Szlichtingowej o nadanie imienia wraz z uzasadnieniem, dlaczego taki patron, o czym pani dyrektor, patronka, o czym pani dyrektor przed chwilą mówiła. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 40 łamane na 234 łamane na 18 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Sawidrzewca? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto
Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nr 40/234/18 została przyjęta 12 głosami za.